Protestujący rolnicy spod sieradzkich wsi Wiechutki, Bogumiłów i Wiechucice spotkali się z projektantem drogi ekspresowej S8 i inżynierem kontraktu. Żądali udrożnienia rzeki Żegliny, która zalała około 300 hektarów pól i łąk. Woda pierwszy raz pojawiła się już na początku maja. Rolnicy zgłaszali problem wykonawcy, ale wtedy nie doszli do porozumienia. Straty poniosą hodowcy bydła. Nie wiedzą, czy da się jeszcze uratować choć część traw na paszę. Z łąk nie sądzę, to już jest wszystko tak zalane, to wszystko gnije i to będzie wszystko do wyrzucenia, tego już nie da się uratować teraz. Zdesperowani rolnicy zablokowali wjazd na budowę S8. Na spotkaniu z projektantem drogi i przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oczekiwali szybkiego rozwiązania problemu, bo stojąca na polach woda pogłębia straty. Po przeanalizowaniu sytuacji Elżbieta Czapska, inżynier kontraktu z ramienia GDDKiA, podjęła decyzję o rozkopaniu drogi serwisowej. Została wcześniej rozkopana i będzie rozkopana do momentu, kiedy woda nie opadnie na tyle, że będzie można prowadzić budowę, czyli prowadzić tamtędy transport. Wszystko nas satysfakcjonuje, wszystko co nam udrożni pola, co przyczyni się do tego, żeby nam woda zeszła z pól w porządku. Jeżeli pani oficjalnie powiedziała przy mediach, że zawali drogę wtedy, kiedy woda ustąpi i będzie prześwit między górną częścią rury a lustrem wody, jesteśmy z tego zadowoleni. Rozmowy były burzliwe, bo mieszkańcy obawiają się powtórki. Ich zdaniem przyczyną zalań była zmiana przebiegu rzeki Żegliny. Nie rozumieją konieczności przełożenia jej koryta. Wasze projekty robicie zza biurka, nie będąc w terenie. Projektant tłumaczył, że zmiany przebiegu cieków wodnych w stosunku do budowanych dróg regulują odpowiednie przepisy. Zapewnił jednak, że po zakończeniu inwestycji zagrożenia powodziowego nie będzie. Nasze rozwiązanie docelowe nie ma takiego rozwiązania, jakie w chwili obecnej funkcjonuje. Tam jest zaprojektowany obieg mostowy, tak jak powiedziałem wcześniej, w ciągu drogi S8. Droga serwisowa po zakończeniu budowy zostanie rozebrana. Przedstawiciele inwestora podkreślają jednak, że problemem są także niedrożne rowy melioracyjne. Zadeklarowali pomoc w ich oczyszczeniu, potem jednak rolnicy będą musieli dbać o nie sami.